Czy można kisić owoce? A komu to potrzebne? Dobrze, czemu kiszonki tak wolno się psują? Po dłuższym jakimś spożyciu są zmiany, oczywiście, są zawsze jakieś zmiany w mózgu. Dobrze, czy kiszonki są zdrowe? A dlaczego? Dlaczego? I czy jest różnica pomiędzy kiszeniem a kwaszeniem? No to już tu nie mam wyrazu uznania. Dobrze, i tyle.